Rok po największym szoku cenowym na rynku gazu, branżyści ponownie w Międzyzdrojach, to 26. edycja konferencji GazTerm. Tegoroczne hasło, motto spotkania to nowy globalny porządek energetyczny. Motywem przewodnim tegorocznej konferencji GazTerm jest nowy globalny porządek energetyczny. Jak powinniśmy interpretować to hasło? Myślę, że powinniśmy interpretować jako pewną potrzebę refleksji nad nowym porządkiem w energetyce, zarówno w skali kraju, w skali kontynentu europejskiego, jak i w skali całego świata. W ostatnich bowiem kilkunastu miesiącach bardzo intensywnie oddziaływały właśnie na rynki energetyczne czynniki polityczne, geopolityczne. To pozmieniało perspektywy wielu uczestników, wielu graczy rynkowych. Bezpieczeństwo stało się ponownie priorytetem, a równolegle do tego nasila się presja związana z procesem dekarbonizacji i dążeniem do zeroemisyjności nie tylko szeroko rozumianej energetyki, ale w ogóle całej gospodarki. I te dwa czynniki pochodzące z odmiennych źródeł w coraz większym stopniu wpływają na warunki funkcjonowania energetyki na tych trzech poziomach. A zatem połączenie tych kryzysów z presją powoduje potrzebę poukładania energetyki na nowo. Panie prezesie, czy spółka PSG jest gotowa na biometan? My się właśnie takim hasłem ostatnio posługujemy, gotowi na biometan, po to, żeby uświadomić, że jako PSG jesteśmy dzisiaj gotowi, żeby nasze błękitne paliwo zazielenić właśnie biometanem, który mógłby popłynąć sieciami dystrybucyjnymi Polskiej Spółki Gazownictwa. Prowadzimy tutaj zarówno zaawansowane działania w ramach Polskiej Spółki Gazownictwa, ale także w ramach grupy kapitałowej Orlen. Od niedawna jesteśmy w tej orlenowej rodzinie i wspólnie z innymi podmiotami z Orlenu prowadzimy i rozmowy, i debaty, jak można byłoby ten rynek w zależności od jego poszczególnych udziałowców rozwijać, odblokowywać i jak doprowadzić do sytuacji, kiedy sieciami dystrybucyjnymi PSG popłynie właśnie biometan, bo choćby dyskusja w trakcie GazTermu pokazała, że to wcale nie musi być takie oczywiste, bo są również inne alternatywy wykorzystywania czy to biogazu, czy właśnie biometanu. W jaki sposób fundusz wspiera rozwój biometanu w Polsce? Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej od wielu lat wspiera rozwój biogazu, biometanu. Teraz nowe programy pomocowe nie wykluczają właśnie rozwoju w kierunku biometanu, w szczególności rozwoju biometanu, tego co jeszcze dotychczas nie było. Nie było po prostu zgłaszanych projektów, w związku z tym też nie było programów stricte dedykowanych na ten cel. Ale programy, które są obecnie, czyli począwszy od Energy Plus, najstarszym programie pomocowym ze środków krajowych, ale poprzez biogaz komunalny czy energię dla wsi, czyli mniejsze projekty dla rolników, ale też dla innych przedsiębiorców działających na wsi. W tych programach są również niewykluczone, a więc możliwe do wsparcia programy na rzecz rozwoju biometanu. Czekamy na projekty dobre, czekamy na projekty, które są bankowalne i komercyjnie się spinają. Nawet możemy zapewnić jako Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska, ewentualnie inne nasze też podmioty towarzyszące, wejście kapitałowe. Z punktu widzenia bezpieczeństwa infrastruktury krytycznej, jaki był mijający rok dla Gazsystemu? W szczególności odwołując się do cyberbezpieczeństwa, sądzę, że daliśmy radę. Udało się nam zidentyfikować wszelakie zagrożenia, które się pojawiły na arenie nie tylko naszej, tak, bo ogólnoeuropejskiej. Nie pojawiły się żadne istotne cyberzagrożenia, które by zakłóciły jakiekolwiek działania całego systemu przesyłowego.